Kiedy się wszystko zaczęło, to tak do końca naprawdę nie wiemy, ale na pewno wybierzemy się na ten szlak naszej wędrówki gdzieś mniej więcej około 1800 roku przed Chrystusem. Mamy już za sobą wielkie doświadczenie cywilizacyjne. Jesteśmy na terenie Mezopotamii, mamy za sobą już doświadczenie przeżytego kulturowego rozwoju Sumerów. Mamy za sobą czasy, w których już Sumerowie schodzą ze sceny, ale dziedzictwo ich pozostaje. Gdzieś tam między Eufratem a Tygrysem rodzi się ta idea, o której dzisiaj będziemy mówili. Idea związana z postacią Abrahama. Czy on zresztą pochodził z tamtych terenów, trudno nam powiedzieć do końca, bo tak naprawdę będzie wędrował z Haranu, czyli z krainy, która jest dzisiaj na pograniczu Turcji i Syrii. Stamtąd wyruszy nasz praprzodek i gdzieś tam zacznie się budować idea monoteistyczna. Czy on już miał wyczucie tego monoteizmu? Prawdopodobnie wyrastając z tej kulturowej rzeczywistości religii politeistycznych, jeszcze nie do końca rozumiał to wezwanie, które do niego zostało skierowane. Usłyszał w jakimś mistycznym doświadczeniu, wyrusz z tej ziemi, idź do ziemi obietnicy. I uznał, że ten, który do niego mówi, jest Bogiem Najwyższym. Więc jeszcze obracamy się w takim kręgu kulturowym religii, gdzie nie wyklucza się do końca, że gdzieś tam w pobliżu inne narody mają odniesienia własne do Boga, ale mój Bóg jest Bogiem Najwyższym. I ta idea pojawia się na początku gdzieś w Starym Testamencie i ona będzie funkcjonowała przez cały Stary Testament, ale później nabierze już nowych barw. To wyruszenie Abrahama jest początkiem tej nowej drogi. Wraz z nim wyruszają prawdopodobnie grupy ludzi, którzy są z nim związane. Mamy na czele postać, która dowodzi klanem. Jesteśmy w kulturze w dużej mierze klanowej. Mamy Abrahama, Izaaka, Jakuba i w końcu pojawi się to pierwotne credo wiary w Boga naszych ojców, naszych przodków. Dalsza droga wiąże nas z następną cywilizacją, bo już sam Abraham wyjdzie do Egiptu, ale najważniejsze jest to, że w którymś momencie jego potomkowie zagoszczą w Egipcie. I tutaj zetkniemy się rzeczywiście z pojęciem Boga jedynego. W historii Egiptu, z ich punktu widzenia zresztą jest to herezja, pojawia się postać Amenhotepa IV, który ostatecznie przyjmuje imię Echnatona. Przyjmuje tego imię, który jest już jedynym Bogiem dla niego, Atonem, tarczą słoneczną, którą zaczyna czcić i która jest źródłem życia. Kiedy byśmy zobaczyli Telela Marna, to zobaczymy, że tutaj wielokrotnie pojawia się Echnaton jako czczący tarczę słoneczną, źródło życia. Ten klucz Ankh podany na dłoniach, wypływający z tarczy słonecznej w postaci promieni, to wypływające życie od tego jedynego Boga. Ta próba jednak zakończyła się ostatecznie nieudaną formą propagowania wiary w jednego Boga. Echnaton zszedł ze sceny i następne pokolenia wróciły do tych wielkich tradycji Egiptu, wiary w różnych bogów, politeizmu. Ale chyba idea do końca nie upadła, jego wiary w jednego Boga gdzieś tam pozostanie w tle. Jego kazano wymłotkować po śmierci oczywiście, wymłotkować. Egipcjanie mają o wiele bogatszą antropologię niż my. Człowiek składa się z 9 elementów, nie dzisiaj pora i czas tego wieczoru, by przytoczyć tych 9 elementów, które stanowią o człowieku, ale to, żebyśmy byli w ogóle istniejącymi ludźmi, to jest potrzebne nam imię, Ren. Imię było bardzo ważne dla Egipcjan. Dzięki imieniu żyliśmy. Żyliśmy my, Egipcjanie, wieczności. Dla Egipcjanina czas teraźniejszy i czas przyszły to jeden czas, czas wieczny. Egipcjanin nie patrzył w przyszłość tak, jak my patrzymy w przyszłość. Coś się wydarzy w przyszłości, będzie wieczność lub nie będzie wieczności. Nie, Egipcjanin zaczynał tu i teraz już swoją wieczność. Funkcjonował w przestrzeni wieczności. Moment śmierci był tylko przejściem do następnego etapu życia. Nie może aż tak istotnym, ale o tyle ważnym,
że wtedy stawaliśmy na sądzie przed Ozyrysem, ale żeby zaistnieć, mieliśmy imię. Imię Faraona miało większą moc, każde imię ma swoją moc. W imieniu jest ukryta moc. Dlaczego jest ukryta w imieniu moc? Bo dziedziczymy wraz z tym imieniem to wszystko, co należało do poprzednich naszych pokoleń. Nie każdy z nas mógł być faraonem i nie każdy mógł być tym, który stanął na czele Egiptu. To imię, rodowe imię, pozwalało rządzić Egiptem. Starożytność nie dzieliła ludzi na rasy, to nie było, nie miało większego znaczenia. Dzieliła ludzi ze względu na klasy, na pochodzenie. Albo się urodziłeś niewolnikiem, to byłeś niewolnikiem, albo urodziłeś się człowiekiem wolnym, to byłeś człowiekiem wolnym. Jeśli urodziłeś się w przestrzeni arystokracji, to należałeś do arystokracji i miałeś prawo dziedziczenia. Więc Egipcjanie byli co do tego przekonani. Dlatego, kiedy człowiek umierał, starano się utrwalić między innymi jego imię, nie tylko jego imię, ciało, bo było potrzebne, żeby żyć w wieczności, dżet, potrzebne było również to, aby nasza dusza przetrwała, w szczególności ta ba, bo ka była odpowiedzialna za fizjologię, ale ta ba odpowie na sądzie przed Ozyrysem według zasad mat, które zostały ubóstwione. I to najważniejsze, życie, które jest od Boga. Ach, ten dar, który otrzymaliśmy od Boga, w momencie śmierci wracał do Boga. Nigdy zresztą nie zgrzeszył. Nasza dusza ba mogła zgrzeszyć, ale nigdy nie ach, które było w nas, boski element, który w nas funkcjonował. Żeby ten boski element mógł wrócić do ciała, to wtedy musiało być wypowiedziane nasze imię, musieliśmy zaistnieć w tym świecie. Przetrwaliśmy dzięki temu, że nasze ciało było mumifikowane, ale to nie wystarczyło. Wypadliśmy dobrze na sądzie, nasza dusza bawy dobrze na sądzie, ale jeszcze potrzebne było przywołanie naszego imienia. Kiedy wymłotkowano imię Echnatona, wymłotkowano również go z życia, wymłotkowano go z tego świata. Nie można było przywołać jego imienia. Dziękować Bogu, robotnicy byli leniwi też w starożytności. Nie chciało im się młotkować wszędzie. Uznali, że skoro te kamienie pójdą do budowli nowych świątyń poświęconych innym bóstwom, obróci się je do środka i z zewnątrz będzie można stworzyć nowe reliefy. Od środka możemy dzisiaj odczytać imiona także te, które były w Tel Amarna ważne i to wszystko, co było związane z tą ideą jedynego Boga, ponieważ zostało wewnątrz świątyń, a świątynie się rozpadły, więc wiemy coś więcej na temat tego etapu historii Egiptu. Ten etap przytaczam w tym momencie dlatego, że my tam trafiliśmy, my Hebrajczycy. W którymś momencie znaleźliśmy się potomkowie Abrahama na terenie Egiptu i jest to mniej więcej ten czas. Czas, kiedy weszliśmy do Egiptu, to chwila, kiedy Hyksosi zapanowali w Egipcie, kiedy obcy lud zaczął rządzić Egiptem, szukał wsparcia zewnętrznego dla swoich rządów i dzięki temu my, Hebrajczycy, znaleźliśmy się w Egipcie. Jak mówi Biblia, faraon się zmienił, czyli rządy Hyksosów zostały usunięte i my znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Tą nową sytuację już mamy opisaną w Księdze Wyjścia. Wtedy, kiedy mamy przedstawionego nam Mojżesza. Mojżesz należy do elit Egiptu. Prawdopodobnie posługuje się bardzo dobrze językiem Egipcjan. Może trudniej nawet swoim ojczystym językiem. Wychowany na dworze, gdzieś w elitach, trudno być może, żeby zdobył umiejętność posługiwania się ojczystym językiem tak, jak powinien się nim posługiwać. Może zatem to nie przypadek, że uważano go za tego, który się jąkał, a może nie o to chodzi, że się jąkał, po prostu trudno mu się mówiło we własnym ojczystym języku do rodaków, miał w pobliżu Arona, który wyjaśnił jego słowa. Wiemy, że to on zabrał Hebrajczyków z Egiptu i wyruszyli z powrotem do ziemi obietnicy. Wiemy z tekstu biblijnego, że wraz z nim zabrali się również i Egipcjanie. Być może zwolennicy tej idei Boga jedynego zabrali się wszyscy z Mojżeszem, by tworzyć tę przestrzeń nową wiary. Że ta przestrzeń nowej wiary była trudna do zaakceptowania, nie ulega to wątpliwości. Wiemy, że to obejrzenie wstecz do Egiptu było nie tylko obejrzeniem się za
życiem w Egipcie, cywilizacją Egiptu, dobrobytem Egiptu, ale też obejrzeniem się religijnym. Ten cielec symboliczny, który został uczyniony gdzieś tam na pustyni, był czasem, kiedy jeszcze chcieliśmy zmaterializować naszego Boga. Tak jak on był materializowany w jakichś symbolach w Egipcie, w postaci różnych posągów. To nie znaczy, że Egipcjanie wierzyli, że ten posąg to Bóg. Nie. Wierzyli, że moc wstępuje do tego posągu i ten posąg uosabia tę moc boską w danym miejscu. My, kapłani egipscy, troszczyliśmy się o ten posąg, troszcząc się o tę rzeczywistość duchową, która emanowała z tego posągu. I chyba o tym myśleli Hebrajczycy, kiedy uczynili sobie tego cielca na pustyni, być może nawiązując do symbolu Apisa, byka, mocy, która się kryła w tym symbolu, mówiąc, że oto teraz nasz Bóg, Jahwe, jest też taki mocny i dlatego ten symbol jest nam potrzebny. Ten symbol został rozbity. Może w dwojaki sposób to rozbicie należy rozumieć. Z jednej strony rozbicie, bo kończy się pewna idea i pozostawiamy ją za sobą. Z drugiej strony, kiedy wychodziliśmy z Egiptu, zabraliśmy złoto i to symbolicznie z tego złota ulaliśmy tego cielca i trzeba było rozbić to, co było też nie nasze, zostawić to, co było w Egipcie. I tutaj już rozpoczyna się powoli ta droga w kierunku monoteizmu. Od Mojżesza rozpoczyna się czas walki o monoteizm. Musimy się zderzyć jednak wielokrotnie z politeizmem, który funkcjonuje wokół nas. Kiedy dotarliśmy do ziemi obiecanej, to tam już ktoś mieszkał. Ktoś mieszkał w ziemi obiecanej? Kananejczycy, lud Kanchu, lud Purpury, czyli, jak mówią Grecy, Fenicjanie. To społeczność, która nie była może tak jednolita, ale związana z morzem, Śródziemnym. To wspaniali żeglarze, wyróżniało ich to, że potrafili wykorzystać mięczaka, który dawał barwnik purpurowy. Wiedzieli, jak barwić na różne odcienie purpury, czyli wykorzystywali barwienie w ciągu dnia i długość przebywania materiałów w barwniku, żeby uzyskać odpowiedni odcień, ale ich statki z tego słynęły, że właśnie posiadały jakieś elementy purpury na Morzu Śródziemnym. To była cywilizacja politeistyczna i my zetknęliśmy się z tą cywilizacją, próbowaliśmy wprowadzić w tę rzeczywistość monoteizm. Ale przyjęliśmy od nich wzór później świątyni w czasach Salomona, tylko że w miejscu najświętszym, tam gdzie stał posąg u Fenicjan, w naszym miejscu najświętszym, już nie było tego posągu. Coś znajdowało się w miejscu najświętszym? Znajdowała się Arka Przymierza. Cóż było w Arce Przymierza? No, najważniejsza rzecz. W Arce Przymierza znajdował się Dekalog, prawo. Rodzi się coś nowego. Rodzi się religia, która jest oparta na prawie. Do tego wątku za chwilę jeszcze wrócę pod koniec mojego rozważania, wędrowania wraz z monoteizmem. Ale to, że stajemy się powoli religią prawa, to jest początek tutaj właśnie tej drogi, kiedy prawo stało się dla nas drogowskazem i drogą życia. To prawo zaczyna się od sformułowania fundamentalnej idei, że Bóg jest jedyny i że tego Boga należy czcić. Powoli ta prawda będzie przenikała do społeczności, mówię powoli, bo ciągle będziemy mieli tendencję do tego, żeby do ościennych kultów nawiązać, ale prawda sformułowana w Księdze Powtórzonego Prawa, Szema Izrael Adonai Elohnu Adonai Echad, słuchaj Izraelu, Pan Bóg Twój jest Bogiem jedynym, będzie już później wielokrotnie wypowiadana przez potomków Abrahama. Oczywiście ta prawda będzie wymagała jeszcze długiego okresu czasu, abyśmy ją sformułowali w ten sposób, bo Księga Powtórzonego Prawa, mimo że znajduje się w Torze, to jest niezwiązana tak integralnie z pierwszymi czterema księgami, które są nazywane księgami mojżeszowymi, jest tradycją prawną zakotwiczoną bardzo głęboko w tradycji pierwotnej, ale jej redakcja jest o wiele późniejsza. Więc także i sformułowanie, które usłyszeliśmy przed chwilą, należy zapisać następnym pokoleniom. Teraz jest ten etap, kiedy ten jedyny Bóg pośród nas zaczyna być czczony w tym narodzie. W
tym narodzie, który uważa się za naród wybrany. Cechą charakterystyczną zatem będzie wędrowania pierwszego monoteizmu fakt, że jest on związany z jednym ludem. Z jednym ludem, z jednym narodem, który się jeszcze kształtuje, którego na początku nazywam Hebrajczykami, bo jeszcze trudno użyć pojęcia, które dzisiaj stosujemy, czyli pojęcia Żydzi. Bo jest to okres czasu, kiedy jest federacja pokoleń, federacja plemion, federacja klanów. Mniej więcej między 1200 rokiem, gdzieś tutaj sytuujemy najczęściej wyjście, 1220-1230 przed Chrystusem, sytuujemy wyjście z Egiptu, do mniej więcej 1020-1030 przed Chrystusem mamy epokę sędziów, epokę szejków, epokę, w której jeszcze nie ma Królestwa Izraela. I w tej epoce ten klan, który ma Arkę, jest w pewnym momencie klanem najważniejszym, może rośnie sobie przywództwo wśród klanów, ale to nie jest najistotniejsze. Łączy nas wiara wspólna przodków, kredo, że mamy wspólną wiarę Abrahama, Izaaka i Jakuba. I mniej więcej koło 1030-1020 roku zaczyna kształtować się Królestwo Izraela. Co się wtedy działo na świecie? Epoka była bardzo trudna, skomplikowana i do końca niewyjaśniona. Około 1200 roku coś się wydarzyło, coś, co zmieniło losy świata ówczesnego basenu Morza Śródziemnego. Znamy efekty tego, co się wydarzyło. Przyczyny mogą być bardzo różne. Jedni mówią wybuch wulkanu, tsunami na Morzu Śródziemnym, i uderzenie w główne miasta, które były na wybrzeżu i zburzenie cywilizacji, która zaczęła się uwalniać spod wpływów centralnych. Hordy wojowników wyruszyły w świat, szukając dla siebie miejsca. Mówi się o wędrówkach ludów morza. To może umożliwiło także wędrówkę Hebrajczyków z Egiptu. Ale te ludy morza zaczynają się powoli stabilizować. Szukają dla siebie miejsca i w końcu wyparci z Egiptu znaleźli dla siebie miejsce na wybrzeżu, które nazywamy wybrzeżem filistyńskim, czyli dzisiejsza Palestyna. Ludy morza się osiedlają od strony morza, my osiedlamy się, Hebrajczycy, od strony lądu, gdzieś tam bliżej północy znajduje się lud Fenicji, który trochę zostanie ściśnięty do wielkich miast Fenicji. I mniej więcej w tym okresie czasu stabilizuje się sytuacja. Ale Filistyni są lepiej zorganizowani, mają dostęp już powszechniejszy do żelaza, przejęli to, co Chetyci wcześniej wygospodarowali, czyli kulturę żelaza. Chetyci mniej więcej 500 lat strzegli monopolu na produkcję żelaza z rudy, więc mieli dominację. Teraz stracili tę dominację, rozpłynęli się wśród innych ludów. Filistyni mieli przewagę nad nami. I w tym momencie my, Hebrajczycy, uznaliśmy, że struktura klanowa nie wystarczy do tego, żeby się obronić przed Filistynami. Tworzy się królestwo. Pierwszy król Saul, drugi król Dawid. Dawid buduje dosyć silne królestwo dzięki temu, że ościenne państwa są słabe. Egipt jest słaby i nie ma żadnego wielkiego imperium w Mezopotamii. Dawidowi udaje się zbudować praktycznie od Potoku Egipskiego po Eufrat swoje królestwo. Tworzy struktury nowe, struktury państwowe, już nie oparte na klanie, ale oparte na administracji królewskiej. Po nim przychodzi na świat Salomon, długa historia, nie był ani najstarszym, ani do końca, powiedzmy tak, prawowitym synem, bo pochodził z tego związku z Batrzebą, ale przejmuje władzę, jest wybitnym królem i buduje świątynię. Buduje świątynię i kult centralizuje się powoli w Jerozolimie. Jeszcze nie do końca Jerozolima będzie miejscem kultu jedynego Boga, jeszcze w innych miejscach Izraela będzie można czcić Boga jedynego, ale Jerozolima wychodzi na pierwsze miejsce. Dawid zdobył to miasto, a Salomon wybudował tutaj świątynię. Ta świątynia przetrwa do 586 roku przed Chrystusem. Kiedy z niej zniknie Arka Przymierza, nie wiemy. Troszkę pisze na ten temat w książce Arka Przymierza od Synaju do Aksum.
reklama po reklamie mojej książki, więc tam można odnaleźć te wątki przypuszczenia, kiedy Arka Przymierza zniknęła ze świątyni Salomona. Mówi się, że mogła być zniszczona w czasie najazdu do Nabuchodonozora w 586 albo 7 roku, w zależności jak będziemy ten najazd datowali, ale nie mamy nic o tym tak do końca potwierdzonego w tekście biblijnym. Wiemy, że w wykazie rzeczy, które zabrał Nabuchodonozor, czy jego armia zabrała ze świątyni, nie ma wykazu, w wykazie Arki. Kiedy później Królestwo Babilonu pada pod napływem Persów, kiedy Persowie umożliwią osiedlanie się od 538 roku Żydom z powrotem na terenie swojego miasta Jerozolimy i okolic, będą oddawali część tego, co zostało zrabowane przez Babilończyków, nie ma mowy o Arce Przymierza. Zatem Arka Przymierza gdzieś nam tutaj zniknie. Ja ją szukałem i w Etiopii, i w innych miejscach. I być może jakaś forma tam pozostaje. Arka może nie przetrwała, ale Dekalog mógł przetrwać w tym środowisku. Ale to długa historia, nie na dzisiejszy wieczór. Mamy zatem czas, kiedy znaleźliśmy się w niewoli babilońskiej. Kochani, to jest taki moment zwrotny w naszej historii Hebrajczyków, moment zwrotny w naszej historii Izraela. Dlaczego moment zwrotny? Dlatego, że my, mały naród, znajdujący się na tym przesmyku, czciliśmy jedynego Boga i nagle znaleźliśmy się w potężnym, wielkim imperium, babilońskim imperium. Znaleźliśmy się tutaj gdzieś nad Eufratem i mogliśmy obserwować wspaniałe zikuraty, świątynie poświęcone bóstwom babilońskim, głównie astralnym, z Sinem często na czele, bogiem, który miał symbol księżyca. I teraz moment krytyczny. My pokonani, zniszczeni, nasza świątynia zburzona. Czy nasza wiara jest prawdziwa? Czy nasza wiara jest autentyczna? To kryzys, moment, w którym trzeba się zweryfikować, kiedy wydaje się, że wszystko legło w gruzach. Niewolnicy, a tu lud, którym się dobrze powodzi i wspaniałe świątynie, a jednak przetrwali. A jednak dzięki prorokom niewoli babilońskiej, Deutero Izajaszowi, Ezechielowi, jeszcze nieco wcześniej Jeremiaszowi i także otoczeniu tych proroków, udało się im przetrwać i wyjść mocniejszy jako lud i jako lud wierzący. Kiedy wracali już z niewoli po edykcie Cyrusa, kiedy wracali do Jerozolimy, ich wiara była utwierdzona, ugruntowana. I od tego momentu ten monoteizm staje się już bardziej oczywisty, a może nawet troszkę może w tym dobrym znaczeniu słowa użył radykalny. Będą starali się być wierni Bogu do końca, jedynemu Bogu. Ale ten moment pobytu w Babilonii musiał zweryfikować ich styl życia. Jak przetrwać na emigracji, nie mając świątyni? Jak przetrwać, kiedy nie ma kultu? Kult już był scentralizowany w Jerozolimie za Jozjasza około 622 roku, za jego reformy. Zlikwidowano pozostałe wszystkie sanktuaria na terenie Izraela. Było tylko jedno miejsce, Jerozolima. Teraz w gruzach. Jak przetrwać? Co pozwoliło nam przetrwać? Szabat, prawo, przepisy rytualnej czystości. To wszystko, co było prawem. Prawo nam pozwoliło przetrwać. Bez względu na to, gdzie się znajdowałem, w jakim miejscu, dzięki temu prawu mogłem przetrwać. Identyfikowaliśmy się dzięki temu prawu. Identyfikowaliśmy się dzięki obrzezaniu. Tutaj, w tym miejscu, zaczynamy tworzyć przestrzeń naszego życia. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy. Szabat o tyle nabrał znaczenia nowego w niewoli babilońskiej, że pozwalał nam się gromadzić wspólnie razem. Szabat nas wyróżniał spośród innych ludów, ale także inne przepisy prawne.
I kiedy wróciliśmy i odbudowaliśmy świątynię, tą drugą świątynię, jak mówią Hebrajczycy, czy już możemy mówić o Żydach, bo to najważniejsze pokolenie, które dostało się do niewoli babilońskiej, to Żydzi, bo wcześniej pozostałe pokolenia zostały rozproszone przez Asyryjczyków po 721 roku, kiedy została zdobyta Samaria. Możemy już mówić w tym momencie o Żydach. W tym momencie powstaje tak naprawdę religia prawa. Mówi się, że czasy reform, które zostały przedsięwzięte po powrocie za Ezdrasza, za Nechemiasza, piąte stulecie przed Chrystusem, koniec piątego stulecia przed Chrystusem, kształtują już powoli religię prawa. Religię, która będzie oparta na funkcjonowaniu wyznawania wiary poprzez prawo. Oczywiście przejdziemy jeszcze długi okres czasu kształtowania tej religii prawa. Teraz zbliżamy się do czasów, które cywilizacyjnie zmieniły Bliski Wschód. Młody człowiek, Aleksander Wielki, waleczny, przywódca zorganizowanej wspólnoty heleńskiej, wyruszył przeciwko Persom, wielkiemu imperium. Może Persowie się uśmiechnęli na samym początku, że ten młody człowiek uzurpuje sobie taką odwagę, żeby się zmierzyć z nimi. Może pożałowali tego już bardzo szybko. Aleksander Wielki bardzo szybkim uderzeniem pokonał Persów. Nie będziemy rozważali przyczyn klęski Persów, one były złożone, ale ostatecznie Aleksander Wielki dotarł aż do Indii, dotarł do Azji Środkowej i otworzyły się przestrzenie nowych idei. Nowych idei, które zaczną wędrować już nie tylko szlakiem jedwabnym, ale po prostu zaczną przepływać przez całe nowe imperium Aleksandra Wielkiego. Helenizm to jedna kwestia, język grecki to druga kwestia, ale idee religijne to trzecia kwestia. Pewne idee dotrą do nas, do Izraela. Oczywiście, kiedy mówię, że docierają do nas, do Izraela, to często mówię w sensie tym, że Bóg tak chciał, że stworzył taką przestrzeń, żeby te idee dotarły do nas. Nawet te z Azji Centralnej, nawet te związane z ideą światłości, z ideami związanymi z dobrym i złym duchem, te idee, które gdzieś tam nad rzekami Azji Centralnej, dzisiejszy Afganistan, nie doceniamy tej przestrzeni kulturowej, doceńmy. Aleksander Wielki pochylił głowę nad Azją Centralną i zrozumiał, że bez zrozumienia tej przestrzeni, uszanowania tej przestrzeni nie będzie w stanie rządzić takim dużym obszarem. Ale tam rodzi się ten kult, który będzie funkcjonował do dzisiaj, kult Zaratusztry, który wniósł bardzo wiele na teren myśli teologicznej ówczesnego świata i te idee przetrwają bardzo długo. Dzisiaj jeszcze kult Zaratusztry trwa w Jazydzie, w tej świątyni na terenie Iranu, były niedawno, no niedawno, dwa lata temu w tej świątyni. Kapłani nadal strzegą świętego ognia i nadal z punktu ich widzenia mogą być poganinem, więc jest ogień za szkłem, święty ogień, żebym swoim nawet oddechem nie zakłócił świętości tego światła, które jest tam czczone przez kapłanów Zaratuszty. Jeszcze w Indiach są również kapłani tego kultu. Więc te idee zaczną przepływać, kształtować się zacznie nowa rzeczywistość, nowa kultura. Dotrą do nas również te idee i będą kształtować nasze życie Hebrajczyków. Ponieważ jesteśmy już bardziej zróżnicowani po powrocie, to w tym okresie czasu, gdzieś koło drugiego stulecia przed Chrystusem, będziemy bardzo chłonęli różne idee zewnętrzne. I gdzieś tutaj zaczną się kształtować ruchy religijne i stronnictwa, o których słyszycie, sadyceusze, faryzeusze, eseńczycy. My czerpiemy bardzo dużo z różnych rzeczywistości zewnętrznych. Eseńczycy na przykład mają duży odcień kultury egipskiej. Kalendarz Egiptu, być może świętowanie, które wywarło wpływ na ich sposób myślenia. Kontestowali świątynię jerozolimską, uważając, że kalendarz księżycowy nie jest kalendarzem dobrym do świętowania, a skoro czasy niedobre, kapłani nieodpowiedni, to nie ma co udawać się do świątyni jerozolimskiej. Ich centrum duchowe było nad Morzem Martwym.
faryzeusze, którzy być może chłonęli filozofię helenistyczną, filozofię stoicką do swoich poglądów. Sadyceusze, którzy przynajmniej w jednej dziedzinie takiego stylu życia byli wpatrzeni w epikurejczyków, czy takiego wygodnego stylu życia. Być może także inne idee czerpali z filozofii helenistycznej. To wszystko sprawiło, że w czasach, które nas w tej chwili interesują, czasach przyjścia na świat Chrystusa, judaizm był bardzo zróżnicowany, bardzo pluralistyczny, niejednolity. I kiedy Jezus zaczyna nauczać, to naucza w tym takim tyglu kulturowym i tyglu religijnym. Wierzymy w jednego Boga, ale nasz sposób życia jest bardzo różnorodny. Mimo że wszyscy wierzymy w tego samego jednego Boga, mówimy nas Żyda na terenie Palestyny. A jednak sposób patrzenia na świat jest bardzo zróżnicowany. Inaczej patrzą na świat faryzeusze, którzy koncentrują się na realizacji prawa i mówią, szczegółowo należy zachować prawo, uszczegółowić prawo, stworzyć ogrodzenie wokół tory, żeby nie przekroczyć tego prawa na wszelki wypadek. O krok wcześniej się zatrzymaj, żebyś prawa nie przekroczył. Więc jeśli szabat zaczyna się o godzinie 5:17:11, to już o kilka minut wcześniej rozpocznij świętowanie szabatu, bo możesz naruszyć przypadkiem szabat. Więc stworzono ogrodzenie wokół tory i oni skoncentrowali się na prawie. Sadyceusze mówili, owszem, to prawo jest ważne, ale to zawarte tylko w torze, nie twórzmy nowych przepisów. Tora daje fundament do tego, by nawiązać łączność z Bogiem jedynym. Przybywajcie do świątyni, módlcie się w świątyni i proście tego Boga o błogosławieństwo tutaj w świątyni. Związani byli sadyceusze ze świątynią. No i ten ruch eseński, o którym wspomniałem, który kontestował świątynię i wyszedł na pustyni, mówi, przygotujcie drogę dla Boga, przygotujcie drogę dla Jego wysłannika. Izajasz 43, Malachiasz 3:1, na pustyni, więc tutaj my na pustyni przygotowujemy drogę. My czytamy wszelkie pisma religijne i według tych pism próbujemy żyć. I w tych warunkach występuje Jezus. Jego przeciwnikami staje się głównie faryzeusze, a to dlatego, że to oni prawdopodobnie jako przedstawiciele Sanhedrynu, a sama struktura Sanhedrynu jest trochę schelenizowana, pojawia się w tym kontekście, dlatego że każde miasto miało swoją radę, miało swoje bóle w świecie helenistycznym i tutaj mamy w Jerozolimie też radę. Kompetencje Sanhedrynu jednak wykraczały poza Jerozolimę, dotyczyły wszystkich Żydów, przynajmniej w kwestiach religijnych. I to przedstawiciele Sanhedrynu wysyłają delegacje i sprawdzają, co mówi najpierw Jan Chrzciciel, sprawdzają jego wypowiedzi, a później sprawdzają wypowiedzi Jezusa. Bardzo szybko Jezus według Ewangelii Marka został oskarżony z najwyższej półki. Z najwyższej półki oskarżenie pod karą śmierci. Mocą złego ducha wyrzuca złe duchy. Oskarżenie z najwyższej półki, bo za to groziła kara śmierci, więc prawdopodobnie dążono teraz tylko do tego, aby aresztować Jezusa. Później pojawiły się następne oskarżenia skierowane wobec Jezusa. Próba aresztowania, jak w Ewangelii Jana słyszymy w czasie świąt, nieudana pierwsza próba aresztowania Jezusa. Prawdopodobnie zaoczny proces, bo skoro wydano próbę aresztowania, to zaoczny proces się odbył, nieprawny, skądinąd. Ale żeby go uprawomocnić, trzeba było Jezusa postawić przed sądem. W starożytności na terenie Izraela nie było rzeczywistości obrońcy. Każdy się bronił sam w sądzie. Każdy powinien się bronić sam w sądzie. Dlatego należało go postawić przed sądem. Później mamy sam proces Jezusa, postawienie go przed sądem, znowu nocny proces, śpieszą się z wykonaniem tego procesu, nieprawny, bo nocą się nie powinno przeprowadzić procesu. Nie wiemy, czy powiadomiono wszystkich członków Sanhedrynu, bo być może było tak, że nie powiadomiono wszystkich członków Sanhedrynu, nie była potrzebna pełny skład do tego, żeby wydać wyrok. I wydano ten wyrok nad ranem, śpieszono się, żeby skorzystać z okazji, że jest Piłat. Jeśli sprawa się nie wniesie przed prokuratora z rana, to koło południa nie przyjmie. Rzymianie nie przyjmowali spraw sądowych przed południem samym albo w południu, bo chcieli zakończyć sprawy w ciągu jednego dnia. A zacny Rzymianie nie pracował po południu, już siesta go chwyciła, to chwyciła go na całe popołudnie. To był taki dobry zwyczaj i jeszcze na południu Europy ten dobry zwyczaj spotkacie w wielu instytucjach, które po południu już nie zafunkcjonują. Więc musieli to zrobić skoro świt, wnieść sprawę na wokandę, skoro
skoro świt i proces znamy, przebieg tak jak przebieg. Jezus został skazany i rozpoczął się czas tworzenia wspólnoty chrześcijańskiej. Tę wspólnotę stworzył i sam Jezus. Tutaj się odwołam do psychologii, może są wśród was psychologowie, więc się odwołam do psychologii. Człowiek generalnie buduje relacje wokół siebie, jest stworzoną istotą społeczną. Pierwsza uczuciowa relacja to z drugą osobą. Specjaliści mówią, że nigdy nie jesteśmy w stanie wytworzyć silnej relacji, innej jak międzyosobowej relacji, małżeńskiej relacji. Ona jest bardzo silna. Jak się jeden związek rozpada, to się tworzy drugi, albo nie powstaje w ogóle taka relacja, no nie? Ale człowiek jest z natury monogamistą i tworzy taką silną relację. Później jest relacja kilku osób, do pięciu osób, mówią psychologowie. Później jest relacja, i to są grono osób, które się znają blisko, wspólnie mają jakieś idee, przemyślenia i tak dalej. Wiele czynników może łączyć te osoby, ale cel na pewno łączy te osoby, wspólne doświadczenie jakichś prawd, sposób wartościowania świata. Później jest relacja około 15 osób, przy czym ta piątka wchodzi do tej piętnastki. Około 15 osób. Takim kryterium tej piętnastki jest to, że jak ktoś zachoruje z tej piętnastki, to bardzo przeżywamy. Jak ktoś umiera z tej piętnastki, to tego szczególny sposób doświadczamy. Później jest około 50 osób. Znamy te osoby, mamy jakieś relacje już mniejsze, to są nasi znajomi. I maksimum około 150 osób. Bo więcej relacji człowiek nie jest w stanie utrzymać, bo ma tylko 24 godziny na dobę i więcej nie jest w stanie otrzymać. Więc to, co jest na Facebooku, to pamiętajcie, jest troszkę przesadzone. Nie jesteśmy w stanie tyle relacji osobistych mieć, posiadać z otoczeniem. I Jezus stworzył taką właśnie wspólnotę. Trzech uczniów najbliższych, to jest ta najbliższa wspólnota, to jest Piotr, Jakub, Jan. Na nich opierał fundament. Oni byli przy wskrzeszeniu córki Jaira, znajdowali się na górze Tabor, znajdowali się w Ogrodzie Oliwnym. Później dwunastka, czyli tych około 15, dwunastka, wędrowali razem z nim, dzielili los razem z nim. Później 72 uczniów, szersze grono Kościoła i przy zesłaniu Ducha Świętego pojawia się ta liczba około 120 osób, zalążek Kościoła. Było bardzo wielu, którzy słyszeli Ewangelię, być może sympatyzowali z Jezusem, stawali się później Jego uczniami, ale ten zaczątek Kościoła zaczyna się tutaj tworzyć. Na początku ten Kościół ma takie dwa skrzydła, nie chcę wnikać w szczegóły, że na wygronie apostolskim te dwa skrzydła chyba można dostrzec. Jeden Kościół bardziej helenizujący, związany bardziej z tym środowiskiem, i drugi Kościół bardziej judaizujący. Obydwie wspólnoty są zakotwiczone w więzią z Chrystusem, ale troszkę styl życia prawdopodobnie nas uczy. To pierwsze skrzydło helenizujące zostało zaatakowane dosyć szybko, w latach 30. i przedstawicielem tego skrzydła był święty Stefan, który doświadczył wtedy męczeństwa. Kościół się zaczyna rozpraszać, ten helenizujący. Następny etap to ten judaizujący Kościół, w sensie pozytywnym, że wywodzący się z judaizmu Kościół będzie również podlegał rozproszeniu. Takim momentem kluczowym, przełomowym jest rok 49 albo 50, kiedy święty Paweł wywiera wpływ już nawrócony, czy jak myśmy powiedzieli, wchodzący na drogę życia chrześcijańskiego, jeśli ktoś nie lubi pojęcia nawrócenia wobec świętego Pawła, wchodzący na drogę życia chrześcijańskiego, to on wymusza otwarcie Kościoła na świat helenistyczny poprzez zerwanie z tradycją prawną Starego Testamentu. Nie wszyscy z tą tradycją zerwą. Będzie Kościół, który będzie nadal funkcjonował na pograniczu judaizmu i chrześcijaństwa. Czyli będą chrześcijanie, którzy będą zachowywali przepisy rytualne Starego Testamentu. Jeśli traficie do Etiopii, kiedy trafiłem do Etiopii, to w jednym z kościołów na początku dano mi taką kartkę, no nie? Na kartce było napisane, czy nie współżyłem z kobietą ostatniej nocy, bo jeśli współżyłem, to nie mogę wejść do kościoła. Dla kobiet była przygotowana kartka, jeśli masz okres, to nie możesz wejść do kościoła, no bo jesteś w stanie nieczystości. A więc w Etiopii nadal przez obrzezanie i chrzest wchodzi się do kościoła, a więc obrzezanie i chrzest po kolei wchodzi się do kościoła. Przepisy rytualne czystości się zachowuje też. Wieprzowiny Etiopczycy wierzący nie jedzą.
tak jak również wyznawcy judaizmu wierzący nie jedzą wieprzowiny. Więc mamy ten kościół, który jeszcze przetrwał w tym zalążku, taki kościół, który jest judaizujący. No i wejście naszego kościoła, czas już powoli będzie dobiegał końca, jeszcze mam trochę do powiedzenia. Wejście naszego kościoła w ten świat helenistyczny spowodowało kontrreakcję po stronie judaizmu. Przynajmniej jednego stronnictwa faryzeuszy i drugiego, które się już narodziło w czasach, kiedy Jezus wystąpił i po Jego wystąpieniu, stronnictwa radykalnego zelotów. W środowisku judaizmu powstała nowa droga radykalna, która mówiła o tym, że trzeba ziemię świętą oczyścić ze wszystkich obcych, a wtedy naprawdę będzie święta i wtedy naprawdę przyjdzie Mesjasz, bo oczywiście w Jezusie nie uznali Mesjasza. Zeloci zatem wywierali olbrzymi wpływ na sposób myślenia ówczesnej epoki i oni byli źródłem prześladowania Kościoła, który otworzył się na helenizm. Ten rok był kluczowy. Zeloci byli na tyle silni, że doprowadzili do powstania żydowskiego w 66 roku po Chrystusie. To powstanie żydowskie zaangażowało zelotów, sadyceuszy, ale dwa stronnictwa i częściowo Jeseńczyków, dwa stronnictwa jeszcze ówczesnego judaizmu, to jest faryzeusze i chrześcijanie, nie zaangażowali się w powstanie przeciwko Rzymowi. Z przyczyn troszkę odmiennych. Chrześcijanie, my, nie zaangażowaliśmy się, dlatego że to nie było nasze powstanie. To było powstanie żydowskie. My już żyliśmy nową drogą, drogą obecności Mesjasza pośród nas, Chrystusa, którego uznawaliśmy za Syna Bożego. A faryzeusze nie zaangażowali się, bo ich filozofia, którą stworzyli, była taka, że z każdą władzą należy się układać. Więc jeśli Rzymianie rządzili, to należy szukać zgody z Rzymianami i zachować swoją wiarę poprzez zachowanie prawa. Uważali, że w każdej przestrzeni należy przede wszystkim troszczyć się o prawo, zachowanie prawa, bez względu na to, kto rządzi. Dlatego nie zaangażowali się w to powstanie. Kiedy powstanie opada w 70 roku, łamane przez 73, czyli 70 opada Jerozolima wraz ze świątynią, tak dygresyjnie tylko powiem, że w imieniu Tytusa głównodowodzącym był Tyberiusz, a Tyberiusz to Żyd aleksandryjski, czyli tak naprawdę to Żyd aleksandryjski zdobywał świątynię jerozolimską. Tak w podtekście, no nie? To druga postać w Imperium Rzymskim, bo doszedł do najwyższych stanowisk. To rodzina Filona Aleksandryjskiego. Ale to już, powiedzmy, woli takie ciekawostki. Bardzo schelenizowany zresztą. I teraz kończy się pewien etap judaizmu. Tego pluralizmu, który był, już się w pewnym momencie zamyka wraz ze zburzeniem świątyni. Zeloci zostaną poprowadzeni w dużej mierze do niewoli. Sadyceusze w większości stracą rację bytu, bo byli związani ze środowiskiem kapłańskim świątynią, a świątynia przestaje istnieć. Kto przejmie władzę? Faryzeusze. Faryzeusze ustanowią drogę judaizmu po 70 roku. Umożliwi im to Wespazjan, który zostanie cesarzem. Dzięki temu powstaniu, które udało się stłumić, zostanie cesarzem i umożliwi faryzeuszom organizowanie judaizmu. My nazywamy to synodem w Jamnie, ale to można powiedzieć małym Sanhedrynem, który się zebrał w Jamnie, organizowano je na nowo judaizm, ale już według wersji faryzeuszy. I ta wersja jest wersją prawną, która kształtuje się w tym momencie i z całym komentarzem, który powoli ostatecznie zostanie zapisany w Talmudzie. I to będzie droga, która będzie funkcjonowała od tej pory. Co jest rzeczą charakterystyczną, bo chciałbym ten wątek wydobyć, żeby później na końcu skonkludować. Judaizm jest oparty na prawie, nie jest religią uniwersalistyczną, czyli wierzy w jednego Boga, ta droga, która prowadzi do jednego Boga, jest oparta na prawie, prawo należy zachować i w ten sposób zbliżamy się do Boga, ale nie jesteśmy religią uniwersalistyczną, czyli żeby wejść na tę drogę do Boga jedynego, trzeba po prostu przejść przez judaizm. Trzeba w jakimś stopniu stać się Żydem. Nawet jeśli się jest innego pochodzenia, to trzeba wejść na tę drogę poprzez wejście do tego narodu. I dlatego judaizm będzie w takim kontekście funkcjonował później w Europie.
Jeszcze będzie jedno powstanie, 133-135 Bar Kochby, i to powstanie spowoduje rozproszenie Żydów. Ponieważ po tym powstaniu Żydzi zostaną wyrzuceni z Jerozolimy, Jerozolima zostanie przekształcona w miasto grecko-rzymskie, Elia Kapitolina, i zakaże się Żydom przebywania w Jerozolimie. Żydzi będą rozproszeni po całym świecie po tym powstaniu, no i w tym rozproszeniu dotrą także i do naszej przestrzeni życia, dotrą do Polski. Rzeczą charakterystyczną będzie to, żeby zachować religię prawa, że trzeba tworzyć społeczność, gdzie można prawo zachować. Dlatego starali się zawsze mieszkać w swoich dzielnicach, bo łatwiej jest zachować prawo we wspólnocie, oddzielić się od reszty społeczeństwa, bo faryzeusze oddzielali się od reszty nawet własnego społeczeństwa, bo uważali, że tylko oni dobrze prawo zachowują, więc należy się oddzielić od reszty społeczeństwa i zachować swoje prawo w tym, w tej przestrzeni, w której przyjdzie nam żyć. I tę drogę dzisiaj znamy judaizmu w różnych, powiedzmy, już odcieniach, bo trochę ten judaizm nabrał różnych odcieni ze względu na różną przestrzeń diaspory żydowskiej, ale zasady mniej więcej zostały sformułowane tam na synodzie w Jamnia. No i teraz kolejne wydarzenie, które zmieniło losy świata, 610 rok. Mahomet ma taką noc, wyjątkową noc. W tej nocy usłyszał głos, jakiś mistyczny głos, który mu powiedział, że doświadczasz obecności Boga, że Bóg jest jedyny. I ten 610 rok zapoczątkuje nową rzeczywistość, nową religię. Jeszcze nie mamy nowej religii. Jest Mahomet, który doświadczył jakiegoś mistycznego spotkania z Bogiem i teraz będzie kształtowała się religijność, którą nazywamy islamem. Początek tej drogi to 622 rok, kiedy Mahomet opuszcza z gronem mniej więcej około kilkudziesięciu do 150 osób. I znowu, ta wspólnota pierwsza, zalążek, to jest mniej więcej tyle osób. Opuszcza Mekkę, udaje się do Medyny i rozpoczyna się czas, kiedy kształtuje się droga życia oparta na islamie. Co jest rzeczą charakterystyczną tej nowej religii, a co jest wspólne z pozostałymi religiami? No na pewno mamy wspólną ideę, że Bóg jest jeden. Ta idea jest wspólna dla judaizmu, chrześcijaństwa i rodzącej się nowej religii islamu, tylko że Mahomet stwierdza, że tak, że wyznawcy judaizmu otrzymali objawienie i Abraham już był według wyznawców islamu i Mahometa, już był tym, który doświadczył wiary w jednego Boga spośród wielu pogan, był wyznawcą jednego Boga, ale tę ideę zatrzymali dla siebie, mówi Mahomet. Czyli judaizm zatrzymał tę ideę dla siebie, dla swojego narodu, uznał się narodem wybranym. Mówi nie, to trzeba nieść całemu światu. Wobec nas chrześcijan mówi, wy zgubiliście tę ideę. Wprawdzie wy, czyli ci, którzy macie proroka, bo Jezusa uznał za proroka, wy, którzy macie proroka Jezusa, słusznie słuchacie swojego proroka, który mówi, że trzeba zanieść wiarę całemu światu. Tak, idea ta jest dobra, bo każdy człowiek potrzebuje wiary w jednego Boga. Ale wy, chrześcijanie, ubóstwiliście proroka Jezusa, nazwaliście go Synem Bożym. Popełniliście błąd. Popełniliście błąd. Oczywiście Trójcy Świętej być może nie pojmował tak, jak my pojmujemy Trójcę Świętą, no ale wiemy, że zetknął się z chrześcijaństwem różnych odcieni na terenie Arabii i niekoniecznie musiał dotrzeć zawsze do ortodoksyjnej części chrześcijaństwa. Ale w każdym razie najważniejszą prawdę uważał, że my zgubiliśmy prawdę w jedynego Boga, bo wierzymy w Trójcę Świętą. I dlatego Bóg jego powołał. Jego powołał, żeby znowu przypomnieć światu, że Bóg jest jeden. Ta wiara jest oparta na Koranie. Na Koranie, w którym to Koranie oczywiście dowiadujemy się, że Bóg jest jeden i to jest fundamentalna prawda. Ale druga prawda, którą trzeba znać, to że Koran jest odwieczny. Koran jest niestworzony. Nie ma początku ani końca. Zatem to jest rzeczywistość inna niż nasza. My dzielimy z judaizmem też ten pogląd, że teksty biblijne
teksty natchnione, teksty święte, zostały spisane przez ludzi, przez ludzkich autorów. My nad nimi dyskutujemy, komentujemy te teksty, bo one powstały w konkretnej epoce, w konkretnych czasach. Koran jest jednak odwieczny. Nie można nad Koranem dyskutować, bo Koran jest w niebie zapisany. Żeby tę prawdę wesprzeć, że Koran jest odwieczny, to jest druga prawda w islamie. Mahomet był niepiśmienny. Mahomet nie pisał, więc nie mógł napisać Koranu. Koran został objawiony, ogłoszony i sura najważniejsza, mówiąca o Koranie, recytuj. Recytuj. Czyli archanioł Gabriel przedstawia mu Koran, a on recytuje. Ta recytacja została później spisana i oczywiście mamy Koran, który został spisany, ale tak naprawdę jest on odwieczny. Chcę, żebyśmy to sobie uświadomili, dlatego że ilekroć ktoś spośród Europejczyków spróbuje obrazić Koran, to uderza w samego Boga. Różnica między nami jest taka, że u nas Bóg wcielił się w człowieka, w Jezusa, tak my to pojmujemy, a u nich Bóg wcielił się w Koran, w księgę. Tam jest obecność fizyczna Boga, w księdze, w Koranie. Dlatego znieważenie Koranu jest czymś większym niż znieważenie Biblii. Dla nas, owszem, tekst natchniony, w Słowie Bożym odczytujemy orędzie Boże i przyjmujemy z wiarą, ale przyjmujemy wcielenie w Jezusa. To zupełnie inny sposób patrzenia na rzeczywistość, która nas otacza, rzeczywistość religijną. Mahomet objawił Koran. Jego życie było wyjątkowym życiem. On był tak blisko Boga, że obrażenie Mahometa jest również wykroczeniem przeciwko islamowi. Nie wolno zatem obrażać Mahometa. Troszkę inna półka. Czy zatem tylko Koran jest źródłem prawa w islamie? Nie. Oprócz Koranu źródłem prawa jest życiorys Mahometa, jest cała sunna, hadisy, wypowiedzi Mahometa, które zostały zbierane później. Tam też znajdujemy źródło prawa. Więc jest to, co jest Koranem fundamentem, te sury, które zostały objawione i one są odwieczne i oczywiście ta część, która ewentualnie mogłaby być dyskutowana. Mówię ewentualnie. Nad Koranem nie ma dyskusji. W historii były próby dyskutowania nad Koranem, stwierdzenia, że nie jest on odwieczny za czasów Hiszama i Al-Mumad, kalifów, za dwóch kalifów, ale później, kiedy doszło do obalenia ich poglądów, to wyciągano z grobów, biczowano ich za to, że prowadzili taką ewentualność możliwości dyskusji nad Koranem. Więc Koran jest na tyle święty, że nie można nad nim dyskutować. Już wiemy, że Koran jest odwieczny, objawiony, więc nad tymi prawdami nie dyskutujemy. Fundamentalne prawdy islamu z pewnością są wam znane. Oprócz tego, że żeby wejść i być wyznawcą islamu, wystarczy wypowiedzieć wyznanie wiary, że Bóg jest jeden i jego prorokiem jest Mahomet. Przy czym Mahomet jest ostatnim prorokiem. Jest pieczęcią proroków. Nigdy już nie będzie więcej proroków według islamu. To jest już ostatni prorok. Więc ktokolwiek się głosi później prorokiem, jest oczywiście uzurpatorem i jest tym, który bluźni przeciwko Bogu. Ostatnim prorokiem według islamu jest Mahomet. Oczywiście modlitwa, która ma charakter wspólnotowy. Bez względu na to, gdzie wyznawca islamu się modli, modli się we wspólnocie. Jeśli nawet się na ulicy modli, rozkłada dywan, to łączy się ze wspólnotą. Dlatego wezwanie muezina do modlitwy o określonej porze jest po prostu wezwaniem do tego, żeby się modlić we wspólnocie, bo wspólnota jest drogą zbawienia. Post i samo zakończenie postu, Ramadan, jest obowiązkiem muzułmanina. Post jest
troszkę odmienny niż u nas, obowiązuje w ciągu dnia, przez jeden miesiąc. Ten miesiąc wędruje w ciągu roku, ponieważ obracamy się w kalendarzu księżycowym, więc on się porusza w stosunku do kalendarza słonecznego. I kończy się dniem, bardzo uroczystym dniem świętowania, ale ten dzień świętowania jest taki troszkę dwuznaczny. On jest bardzo uroczysty, piękny dzień świętowania, ale pamiętajmy o tym, że wspominają wtedy wielką bitwę, w której zginęło prawdopodobnie kilka tysięcy Żydów i to jest na końcu tego postu. Jest oczywiście pielgrzymka, którą odbywamy raz w życiu do Mekki, do miejsca świętego i jest zakat, jest jałmużna, którą należy złożyć na cele islamu. To może być dla biednych, ale niekoniecznie dla biednych, szerzenie islamu. Więc te 2,5% trzeba złożyć na szerzenie islamu. To jest fundament naszej wiary, ale oprócz tego jest obowiązkiem każdego muzułmanina szerzyć islam i w tym sensie pozytywnym dżihad, czyli szerzyć go na sposób pokojowy, ale jeśli pokojowo nie można, to także i na zasadzie wojny. Świat właściwie dzieli się na dwie części. Świat jest bardzo prosty. W tym świecie mamy dwie rzeczywistości. Świat dzieli się na Dar al-Islam, ziemia pokoju, gdzie już jest wiara w jednego Boga, jest islam, i Dar al-Harab, gdzie jest świat jeszcze nie islamski, świat wojny o islam. W tym podziale oczywiście dżihad ma duże znaczenie. Nam się kojarzy tylko może dzisiaj z dżihadem, który jest związany z walką bezpośrednią, ale to nie chodzi tylko o walkę bezpośrednią. Może być dżihad medialny, czyli zdobywanie przestrzeni dla islamu medialnej, dżihad demograficzny, zdobywanie przez to, że coraz więcej jest wyznawców przez to, że się osiedlają i mają dzieci. Może być też dżihad ekonomiczny. Jest ileś sposobów szerzenia islamu, ale obowiązkiem wyznawcy islamu jest niesienie światu prawdy o tym, że jest jeden Bóg i oczywiście prawdy o tym, że jego prorokiem jest Mahomet. Jaka jest różnica jeszcze poza tym, że my wierzymy w Trójcę Świętą i ten obraz innego Boga jest inny u nas, a u nich troszkę inny. Spośród tych trzech religii, dwie, i to nawiązuje do tego, co mówiłem wcześniej, dwie są religiami prawa. Judaizm i islam. To są religie prawa. Jako religię prawa najlepiej prawo zachować zawsze we wspólnocie. Dlatego starają się zawsze mieszkać w swoich dzielnicach. Tylko, że różnica między religią prawa judaizmu a religią prawa islamu jest taka, że religia judaizmu jest religią narodu, a islam uważa, że należy go szerzyć, tę religię prawa, całemu światu. Szariat należy szerzyć w całym świecie. Prawo należy szerzyć w całym świecie. Jedyną religią spośród tych trzech wolności jest religia chrześcijańska. Nie chcę wnikać w szczegóły, ale zajrzyjcie, przeanalizujcie teksty świętego Pawła. Kiedyś popełniłem na ten temat artykuł, ile napisał na temat wolności chrześcijańskiej. Nie zawsze my dzisiaj kojarzymy chrześcijaństwo z wolnością. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej od czasów Konstantyna powoli przejmowaliśmy prawo rzymskie. I dzisiaj jest kodeks prawa kanonicznego, który jest oparty w dużej mierze na prawie rzymskim i na tradycji, która się stamtąd wywodzi. Ale tak naprawdę u fundamentów jest wolność. U nas, każdy z nas, jak tutaj jesteście, zakładam, że w większości wyznajecie wiarę w Chrystusa, podejmujecie tę decyzję. Mimo, że odbył się kiedyś chrzest, ale w którymś momencie życia ja mogę zadecydować o tym, jaka jest moja droga życia, jak realizuję drogę Ewangelii. I to jest religia wolności. W islamie jest tak, że nie możesz zadecydować sam o swoim losie do końca, ponieważ jesteś we wspólnocie. Twoje poglądy osobiste w czterech ścianach są twoimi poglądami. Możesz nawet być w pewnym momencie słabo wierzącym albo nie zachowującym wszystkie przepisy prawa w czterech ścianach. Ale kiedy wychodzisz na zewnątrz, obowiązuje cię szariat.
obowiązuje cię prawo, bo to prawo obowiązuje wspólnotę. Dlatego na zewnątrz musisz zachowywać prawo, nawet jeśli masz inne poglądy. A więc to jest różnica taka zasadnicza, fundamentalna, która funkcjonuje między tymi trzema religiami. Więc to, co nas łączy z pewnością, wiara w jednego Boga, ale ten obraz Boga jest różny. Chociaż powiemy, że Bóg jest miłosierny, wyznawca islamu powie wam, że jest miłosierny i chrześcijanin wam powie, że jest miłosierny Bóg i wyznawca judaizmu wam powie, że jest miłosierny Bóg. Ale zakres miłosierdzia już jest odmienny. Już jest odmienny dla każdego wyznawcy poszczególnych religii. Pojęcie miłosierdzia, nawet wywodzące się z tego samego rdzenia w islamie i w judaizmie i w jakimś stopniu u nas, chociaż już przychodzi później na Grekę, mimo że z tego samego rdzenia przez odbiorcy jest inaczej odczytywane. Miłosierdzie jest zawężane często. Miłosierdzie jest zawężane do wspólnoty, do swoich wyznawców. Bardzo, bardzo wyjątkowo chrześcijanie są otwarci na to, że miłosierdziem ogarniamy także naszych nieprzyjaciół. Kiedy ostatnimi czasy spotkałem się z jedną z ważniejszych osób ze świata islamskiego, może przedstawicielem bardzo ważnej rodziny z Jemenu. Nie chcę tutaj przytaczać tych relacji, bo tam się toczy wojna i czasami można komuś zaszkodzić po tamtej stronie, kiedy się tutaj przytoczy relacje. Ale w tej dyskusji, kiedy mówiliśmy o tych naszych wspólnych relacjach i różnicach, doszliśmy do tego momentu, kiedy u nas stwierdziłem jest to, że kiedy ktoś mnie uderzy w policzek, ja mu nastawiam drugi, a mój kolega z przeciwnej strony powiedział, bo u nas jest troszkę inaczej. Kiedy cię uderzy ktoś w policzek, to oddaj mu dwa razy, no nie? Więc niby to samo wyznawanie jednego Boga, a jednak w codziennym życiu inne spojrzenie na postępowanie, na drogę wiary. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że same pojęcia nie wystarczą do tego, żeby mówić o jednym Bogu, chociaż są istotne i ważne. Kiedy my mówimy o Bogu miłości, wyznawca islamu trochę czuje się zgorszony. Nie powinien tak człowiek mówić, że Bóg jest miłością, bo miłość jest tak bardzo przyziemna, bardzo uczuciowa. Raczej o tym transcendentnym, odległym Bogu, który jest tam w rzeczywistości nieba, tak się nie powinno mówić. On rządzi tym światem, on jest źródłem prawa, on jest tym, który dzierży ten świat. I dlatego mówienie o uczuciach jest troszkę nietaktem. A więc widzimy, że te pojęcia, które są w różnych kulturach, nie zawsze nakładają się na siebie. Czy zatem te drogi trzy spotkają się? W jakim stopniu zawsze się spotykają? Ale w jakim? Na pewno nie będziemy mogli powiedzieć, że asymilacja, która się próbuje propagować w Europie, jest czymś dobrym. Nie powiodła się wobec środowiska żydowskiego i była błędem w Imperium Rzymskim. Doprowadziła do dwóch powstań żydowskich, wielkiego dramatu tego narodu, kiedy próbowano ich zasymilować do Imperium Rzymskiego, do prawa i do funkcjonowania w Imperium Rzymskim. Chcieli obronić swoją religię, swoją kulturę i styl życia i mieli do tego prawo i dzięki temu dzisiaj są pośród nas. Mimo tak wielkiego, bolesnego doświadczenia poprzez dzieje. Myślę, że nie możemy też mówić o takiej formie asymilacji wobec wyznawców islamu. Ona będzie zawsze rodziła opór. Opór dlatego, że oni mają prawo do własnej kultury, stylu życia, postępowania według własnych praw wiary. Możemy dyskutować co do elementów szariatu. Możemy dyskutować co do tego, na ile one w dzisiejszym świecie mogą funkcjonować w naszej przestrzeni europejskiej, ale mówienie, że czegoś im zabronimy,
że zabronimy im zasłonić kobietom twarze, że zabronimy im hidżabu, czy zabronimy jakiegoś stylu ubierania się w miejscu pracy, jest chyba już za daleko posuniętą formą próby asymilacji tego świata do naszego świata. Znowu może to doprowadzić i chyba doprowadza do sytuacji konfliktowych. Mają prawo do tego, żeby swoją wiarę wyrażać na zewnątrz. Musimy sobie zdawać sprawę, że będą chcieli tworzyć przestrzenie dla swojej wiary w naszej przestrzeni, w której my funkcjonujemy, i będą tworzyli te społeczności zwarte, bo prawo jest wtedy łatwiej zachować. Musimy mieć zatem świadomość istniejących różnic i w jakim stopniu akceptacji tych różnic. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, ale 2 lata na mojej plebanii wyznawca islamu był kucharzem i jakoś wspólnie razem siedzieliśmy przy tym samym stole, chociaż kuchnia troszkę była arabska i 2 lata doświadczyłem tej kuchni arabskiej. Przebywam w tym świecie wielokrotnie. Zdaję sobie sprawę z różnych sytuacji trudnych. Konkludując, zaprosiliście mnie tutaj, żebym zakończył optymistycznie, więc będę musiał zakończyć optymistycznie moją wypowiedź, ale ten optymizm jest naznaczony wielkimi trudnościami, które stają przed nami. Trudnościami wynikającymi z faktu, że po okresie czasu, kiedy ten dialog między tymi wielkimi religiami był dialogiem rokującym i duże nadzieje, teraz napotkał na rodzący się w środowisku islamu radykalizm. Radykalizm, który wyraził się przez ruch wahabitów. Wahabici to ruch, który wyrasta z Arabii Saudyjskiej i w dużej mierze Saudowie opierają się na wahabitach, zresztą wobec tego nurtu wyrastają jako królowie i książęta. Ten nurt jest radykalny. Są pierwsze zwiastuny, że może coś się zmieniać i szanowne panie znalazły się w dobrej sytuacji w Arabii Saudyjskiej, bo już chyba nie będzie konieczności takiej, żeby w dowodzie osobistym, własnym umieszczać zdjęcia męża, tylko można umieścić własne zdjęcie. To chyba otwarcie bardzo szerokie na świat. No i ponoć dochodzą mi głosy, że już będą mogły mieć prawo jazdy i prowadzić samochody. To znowu rewolucyjna rzecz, kobieta za kierownicą, więc i wahabici, jak widać, coś niecoś z tego świata próbują przyjąć. Ale to jest nurt dosyć radykalny. Wyróżnia mi jeszcze radykalniejszy lud. On jest zakotwiczony tam gdzieś XII-XIII wiek, ale wyróżnia mi ruch salaficki. Salafici odpowiadają za ten ruch w tej chwili na terenie i Iraku północnego, Syrii północnej i przestrzeni tworzenia się ich quasi państwa islamskiego, bo nieuznawanego tego państwa, ale próby takiego radykalnego wprowadzenia islamu. Widzimy to nie tylko w tych ruchach, ale także i w innych ruchach, na przykład bracia muzułmańscy. Bracia muzułmańscy, z którymi się możecie zetknąć, bo oni są najbardziej widoczni w sensie takiego aktywnego życia społecznego. Oni generalnie starają się dostosować do cywilizacji, w której wchodzą, czyli nawet cywilizacji Stanów Zjednoczonych, Europy czy innych krajów. Pod względem zewnętrznym starają się zdobyć pozycję społeczną i uważają, że prędzej czy później w sposób demokratyczny uda im się przejąć władzę i zasady islamu wprowadzać w świecie w sposób demokratyczny. Przynajmniej takie założenie teoretyczne istnieje w tym ruchu. Chociaż nie wszyscy w tym ruchu chyba do końca są do tego przekonani. Się słucha ich wypowiedzi na terenie Pakistanu, to widzimy, że wypowiedzi w Europie się różnią od tych wypowiedzi, które są w tamtych krajach, ale tutaj w Europie mówią pięknie o tolerancji, pięknie, wspaniale mówią o tym, że pragną zachować inne także wartości. Więc te ruchy widzimy, że w tej chwili zradykalizowały ten świat. W jakim kierunku pójdzie ten świat, nie wiemy. W jakim kierunku pójdziemy my, zobaczymy. Próbujemy znaleźć ten dialog, konkludując moją wypowiedź,
między tymi różnymi przestrzeniami trzech wielkich religii. Na dzień dzisiejszy judaizm funkcjonuje obok nas i ten dialog jest zachowywany. Z niektórymi nurtami islamu ten dialog jest zachowywany, ale z głównymi nurtami prawdopodobnie będzie trudno nam ten dialog zachować na dzień dzisiejszy i to troszkę nie jest optymistyczne w mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że się mylę. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo księdzu doktorowi za tę prelekcję. I teraz zapraszamy wszystkich na krótką przerwę, tak 10 minut. W tym czasie możecie, albo dobra, 5 minut. Bo ja przedłużyłem. 5 minut. Kiedyś napisałem takie rozważanie i tutaj znowu zgrzeszyłem. Nie kradnij czasu bliźniemu swemu. To nowe przykazanie, które stworzyłem i trochę czasu wam ukradłem. Więc przerwa będzie trwała 5 minut. Zachęcamy, żeby wyjść do korytarza. Tam przy drzwiach stoją dziewczyny z puszkami. Jeśli wam się podobało, to możecie tam wrzucić co nieco. Michał będzie sprzedawał długopisy z logo Akademii. To też są takie cegiełki, żebyśmy mogli dalej się rozwijać. Zachęcamy też, żeby brać magazyny Wroclaw. To jest nasz patron medialny obok Radia RAM. I widzimy się za 5 minut. Witamy wszystkich po przerwie i teraz czas na część otwartą, w której przeczytam wasze pytania. I pierwsze jest takie. Jakiego wyznania był Mahomet przed stworzeniem islamu? Do końca nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Możemy tylko przypuszczać, że obracał się w kręgu zarówno wierzeń, które funkcjonowały tutaj w Mekce. Wiemy, że tutaj był czarny kamień i znajduje się on tam do tej pory. Wiemy, że w tym momencie Arabowie także mieli swoje plemienne bóstwa i jakieś jeszcze echo tego pluralizmu pozostało w tak zwanych szatańskich wersetach, czyli wspomnienie o trzech boginiach, które, jak sam Mahomet mówi, podsunął mu szatan w tym momencie, kiedy słyszał głos Koranu. Zakładamy zatem, że gdzieś się tak obracał w tym kręgu religijności i możemy przypuszczać, że zetknął się z jakimiś odłamami chrześcijaństwa, być może nieortodoksyjnymi i też z judaizmem, który funkcjonował dosyć powszechnie wśród ludzi zamieszkujących tutaj pochodzenia żydowskiego na terenie Arabii. I pytanie numer dwa. Czy można stwierdzić, że Abraham wierzył tylko w jedynego Boga, czy oddawał też cześć innym bóstwom? Zakładamy, że on wierzył w tego Boga, którego usłyszał głos i to była jego wiara, z którą wychodził z Haranu. A czy do końca miał przekonanie, że to jest Bóg jedyny, możemy mieć wątpliwości. Być może uznawał, że inne ludy mają też swoich bogów, ale był przekonany, że jego Bóg jest najważniejszy, największy i że go prowadzi do nowej ziemi. Czy ta ewolucja religii monoteistycznych, którą ksiądz przedstawił, nie budzi w księdzu takich wątpliwości, że religie te, w tym nasze chrześcijaństwo, są fenomenem tylko naturalnym, że ewoluowały one tak, jak inne idee ludzkie, a objawienie jest tylko złudzeniem? Jeśli ten tok rozumowania utrzymać, to w naszej naturze ludzkiej jest ukryta religijność. I ta religijność powinna nas doprowadzić do spotkania z Bogiem. I może po drodze mamy różne spojrzenia, to jednak sama baza w człowieku jest taka, że człowiek może odkryć Boga jedynego, nawet jeśli nie doświadczy tego na drodze objawienia. Może dojść na drodze naturalnej do poznania Boga i zresztą święty Paweł mówi, że do poznania Boga możemy dojść z tych dzieł natury, które nas otaczają. Więc jak spojrzymy od tej strony, to w naturze ludzkiej jest ukryta ta religijność i to poszukiwanie tego Boga jedynego. Jaka powinna być i jak znaleźć dobrą proporcję pomiędzy dialogiem międzyreligijnym a misyjnym głoszeniem Chrystusa? Proporcji ciągle szukamy właściwych. Gdyby
gdyby udało się to na płaszczyźnie wolności, czyli jest otwarcie na ten dialog po wszystkich stronach i wszyscy uznajemy, że prowadzimy taki dialog religijny i każdy prezentuje swoje racje, to wtedy jest ta możliwość głoszenia Chrystusa w tej wolności dialogu religijnego. Dopóki tej wolności nie będzie po której stronie w dialogu, to znaczy, że któraś ze stron się zamyka na ten dialog. Chrystus powiedział do Żydów, że nie ujrzą Go, dopóki nie powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Czy istnieje zależność między powszechną akceptacją przez Żydów Jezusa jako Mesjasza, a Jego drugim przyjściem? No po pierwsze nie powszechną akceptacją jako Mesjasza. Część jest Żydów mesjanistycznych, czyli uważających, że rzeczywiście Jezus był Mesjaszem, a spora część mogłaby Go uznać jako Mesjasza, jako człowieka. To mogłaby Go uznać, chociaż Go nie uznaje, mogłaby Go uznać jako człowieka, ale nie jako Syna Bożego. I tu jest chyba ta granica, która sprawia, że nasze drogi są odmienne i muszą być odmienne, jeśli my mamy być wierni swojemu wyznaniu wiary. Czy możemy mówić o wyznawaniu jednego Boga przez chrześcijaństwo, judaizm i islam? Inne religie odrzucają przecież Jego istotną cechę, czyli trójjedyność. Czy wierzymy w tego samego Boga? No kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że wierzymy w tego samego Boga, mając na myśli no to ontologiczne podejście do rzeczywistości, bo Bóg jest jeden, Bóg jest jeden. Ale jeśli chodzi o obraz Boga, jaki jest w poszczególnych religiach, jest on już odmienny i wtedy rzeczywiście, odpowiadając na to pytanie, w jakim stopniu nie jest to ten sam Bóg, ponieważ nasze spojrzenie na Boga jest odmienne i odmienne dajemy Mu przymioty, nawet gdy czasami ten przymiot tak samo brzmi, to inaczej ten przymiot rozumiemy. Dopóki nie będzie w tym dialogu międzyreligijnym, także i na tej płaszczyźnie wymiany poglądów, no to nie będziemy w stanie powiedzieć, kim naprawdę jest Bóg dla każdego z wyznawcy różnych religii. Czy różne stronnictwa religijne w judaizmie, czyli faryzeusze, sadyceusze, miały różny stosunek do Chrystusa, czy wszystkie zgodnie Go potępiały? Wydaje się, że najbliżej nam niewymieniona tutaj grupa Esenczyków była, dlatego że oderwali się od świątyni, a spotykali się na wspólnym posiłku, ponieważ my mieliśmy Eucharystię, było im blisko do nas. Mogło być blisko do nas później sadyceuszom i ja stoję na stanowisku, że Ewangelia Jana odzwierciedla nawróconych w dużej mierze sadyceuszy, arystokrację żydowską i kapłańską. Dlaczego? Po zburzeniu świątyni już nie mieli kapłani możliwości składania ofiar, a kiedy przeszli do wspólnoty kościołów, wierzyli w Chrystusa, tutaj mieli możliwość składania ofiary, byli nadal kapłanami. I dlatego myślę, że to stronnictwo także w jakim stopniu zostało przez nas skłonięte. W jakim stopniu, bo częściowo. A faryzeusze stali się tym stronnictwem, które najmniej było otwarte na orędzie, które głosił Jezus. I chyba ten rozłam został po prostu zakonserwowany w jakimś momencie na synodzie w Jamnia, kiedy dodano błogosławieństwo wyklinające chrześcijan, albo inaczej heretyków, bo wyklinające również sadyceuszy, Esenczyków i chrześcijan wspólnie razem, bo tylko jedyna droga przez nich została uznana, to droga, którą oni prezentowali. Jaki jest stosunek wyznawców islamu i judaizmu do chrześcijan? Myślą o nas jako o heretykach, czy raczej ludziach, którzy nie do końca zrozumieli i poznali wyznawaną przez nich prawdę? Jak muzułmanie i Żydzi postrzegają siebie nawzajem? Najpierw spojrzę oczyma Żydów na nas. Po pierwsze, ta społeczność nie jest jednolita, ale gdybyśmy spróbowali jakoś tutaj wydobyć ten główny nurt, to z pewnością ten główny nurt wierzący w judaizmie uważa, że popełniliśmy błąd, uznając Jezusa za Syna Bożego i moglibyśmy dyskutować na tym, czy był Mesjaszem. Jeśli chodzi o wyznawców islamu, w dużej mierze spoglądają na nas jak na heretyków, czyli tych, którzy zgubili podstawową, fundamentalną prawdę
o jedyności Boga i dlatego nie zasługujemy do końca na drogę pełni zbawienia, na rzeczywistość nieba. Przynajmniej jeden nurt islamu umieszcza nas w szóstym piekle. Bo jest siedem przestrzeni piekła, to trafiliśmy do szóstego. To i tak nie najgorzej, kochani, bo można było trafić do tych, co są całkiem niewierzący, czyli do pierwszego, ale to pokazuje, że jednak uważają się za tych, którzy otrzymali ostatnie objawienie, bo Mahomet później otrzymał objawienie i że są pod względem objawienia wyżej od nas. A jak Żydzi postrzegają muzułmanów? I na odwrót? I na odwrót. Więc znowu sięgamy do samego początku, do postaci Abrahama. To na mojej książce jest ta postać obecna, medytacje nad spotkaniem cywilizacji. W tle chodzi o to spotkanie islamu i chrześcijaństwa, nie tylko kultury europejskiej, ale książka już niedostępna na rynku, nakład się skończył, będzie drugie wydanie poszerzone, ale to jest od samego początku. Abraham ma dwóch synów, ma Izaaka i Izmaela. Oni się odwołują do Izmaela, odwołują się do tego wygnanego syna. Izrael odwołuje się do Izaaka. Odwołuje się do Izaaka, Izrael mówi, on został wybrany przez Boga. I tutaj uzasadniają swoje wybraństwo, a ci odwołują się do Izmaela, mówią tak, wy żeście nas krzywdzili. Już wtedy zostaliśmy skrzywdzeni, czas teraz, żebyśmy wrócili na tą właściwą drogę. Przy czym wśród wyznawców islamu jest przekonanie, że Izmaelowi należało się błogosławieństwo. No bo był w końcu pierwszym synem Abrahama w stosunku do Izaaka, jeśli chodzi o czasowość, więc to napięcie gdzieś tam sięga z uzasadnień głębokich początków, a na dzień dzisiejszy to przekłada się również na odmienność funkcjonowania dwóch społeczności pod względem prawa i to, że ruch syjonistyczny doprowadził do powstania państwa Izrael, to zaciężyło na relacjach między islamem a judaizmem bardziej niż same przesłanki religijne, przesłanki, one u podstaw powstania Izraela są przesłanki religijne, ale samo powstanie państwa. Izrael uważa, że wrócił do ziem, z których został wygnany, bo to prawda. Około 135 roku powoli wygnano Żydów z tej ziemi. Tutaj osiedlili się Palestyńczycy, ich przodkowie, osiedlili się Arabowie, a później, kiedy Izrael wrócił z nocy, zaczął wyganiać tych, którzy mieli prawo już prawie 2000 lat do tej ziemi. I to ciąży na ich relacjach. Przy czym, znowu dodając tutaj, posiadanie ziemi na Bliskim Wschodzie jest czymś więcej niż posiadaniem ziemi u nas. Posiadanie ziemi i zdobycie tej ziemi oznacza także jakiś stopień błogosławieństwa Bożego. Więc to jest związane także z relacją wiary. I to już są wszystkie wasze pytania, które zapisaliście, ale jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to może powiedzieć. Wiem, że czas jest spora późna, więc też i pewnie nie chcemy przedłużać. Cieszę się bardzo, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać, pomedytować nad trzema religiami. Jak usłyszałem tutaj od kolegi, koleżanki, to początek dopiero takiej medytacji, że przybędą tu inne osoby. Będziecie mogli zadawać różne pytania. Ja w takim dopowiedzeniu miałem wykłady z rabinem, z naczelnej Rady Rabinatu Stanów Zjednoczonych przez pół roku. Na uczelnie się wymieniły profesorami i to, co podziwiałem w którymś momencie, bo pytaliśmy o różne rzeczy i kiedyś ktoś z nas, już nie pamiętam, z moich kolegów zapytał, jak u was szkolnictwo wygląda. I więc wyobraźcie sobie, że to spodobało mi się, jeśli chodzi o wykształcenie środowiska żydowskiego Stanów Zjednoczonych.
Zresztą zaczynający się w czasach, o których tutaj mówiliśmy, bo arcykapłan Szymon Beceta w 75 roku przed Chrystusem wprowadził obowiązek szkolny dla chłopców od 5 roku życia. Więc to jest bardzo stary zwyczaj. Dlaczego 5 rok życia? To psychologia, no nie? Po raz pierwszy człowiek umie skłamać, mając 5 lat. Odwracając pozytywnie, po raz pierwszy człowiek jest w stanie zrozumieć prawdę, no nie? Pozytywnie patrząc, bo to negatywne spojrzenie pierwszy raz kłamie, no nie? Więc od 5 roku życia. Wtedy nasz mózg się rozwija i powstają pierwsze możliwości nawiązania relacji. Uczymy się wspaniale języków w tym okresie czasu. Nawet 2-3 języków możemy się nauczyć. Ale do czego zmierzam? W 5 roku życia chłopiec idzie do szkoły przysynagogalnej. Rabin go przyjmuje do tej szkoły. Co jest najważniejsze, mówi? Najważniejsze, żeby wydobyć z tych uczniów to, co jest najlepsze. Żeby zobaczyć, co go pasjonuje, no nie? I stworzyć autorytet. Jak ktoś lubi matematykę, będzie autorytetem w tej dziedzinie. Rabin będzie go zawsze naprowadzał, żeby miał dobrą odpowiedź. Jak popełni błąd, to go znowu naprowadzi. Ktoś biologię, ktoś geografię, ktoś historię. Tworzy autorytet. Żeby czuł się dowartościowany. Kończy tą szkołę podstawową, pomijam już całe etapy edukacji. Rabin dzwoni i mówi do swoich kolegów. Słuchaj, ty skończyłeś naszą szkołę. Mam absolwenta, przyjmij go do szkoły średniej. On jest dobry w tej dziedzinie. Kończy szkołę średnią, rabin dzwoni na uczelnię wyższą. Słuchaj, ty skończyłeś naszą wyższą uczelnię. Wiesz, on to go interesuje. Ty jesteś na tym wydziale, przyjmij go na ten wydział. Skończy studia, rabin dzwoni. Słuchaj, ty skończyłeś naszą szkołę, mam wspaniałego absolwenta, on już przedstawia jako mniej więcej krótki życiorys. Przyjmij go do pracy w twojej firmie. Może się sprawdzi, no nie? Może się sprawdzi. I to towarzyszenie rabina przy swoim uczniu bardzo mi się spodobało. Jest takim mistrzem, który towarzyszy na drodze rozwoju tego młodego człowieka. I być może czasami nam tego brakuje w naszej społeczności, gdzie zostaliśmy wychowani troszkę na takiej zasadzie konkurencyjności między sobą, a nie wspieranie się wzajemnego w dążeniu do wspólnego celu i stawiania na tych spośród nas, którzy mogą w danej dziedzinie coś więcej, a mogę w drugiej dziedzinie coś więcej i wzajemnego się wspierania. I to z tych wykładów, które tam prowadził ten rabin dla nas, zostało mi w pamięci i to wam przekazuję, żebyście w czasie studiowania nie byli tylko indywidualistami, ale byście się nauczyli bycia razem. I żeby te studia, które są środkiem do waszego celu, nie skończyły się na momencie, kiedy dostaniecie dyplom, ale żebyście pamiętali o tym, że idziecie przez życie z innymi absolwentami, nawzajem się wspieracie. Tak jak absolwenci Oxfordu wspierają się na całym świecie, jak absolwenci Cambridge czy Harvardu wspierają się na całym świecie, to wy, kończąc swoje uczelnie, także zawsze pamiętajcie o swojej uczelni i wspierajcie się, bo właśnie wtedy więcej się osiąga, niż tylko idąc samemu indywidualnie przez życie. To ja bym bardzo chciała podziękować za przyjęcie naszego zaproszenia i za tę wizytę.